Mamy środę i dzisiaj nagram dla was takiego luźnego, turbo luźnego vloga, gdzie pokażę wam, jak wygląda rzeczywistość. I zobaczycie, że nie jest tak, jak to usłyszałam od mojej kuzynki, że dziwi się, jak ja zawsze mogę mieć tak czysto, bo przepraszam bardzo, ale to nie jest czysto. I rano też nie było czysto, bo wczoraj poszłam spać o północy, bo montowałam filmik. I naprawdę nie miałam siły, żeby sprzątać. Tak więc dzisiaj sobie razem posprzątamy, pogadamy i mam nadzieję, że jakoś miło spędzimy tą środę, bo to jest taka moja normalna środa. Widzicie, jestem jeszcze nieogarnięta, a jest 9:30. Jest 9:30, Ezo jest w piżamie. Ja tak naprawdę też, tylko bluzę na siebie założyłam i związałam włosy. I skarpetki ubrałam, bo mi było zimno. I piję kawę. Zaraz idę obcinać włosy Gigi'emu. No i później się razem ogarniemy. I ogarniemy też tą chatę, bo tutaj po prostu to, co się dzieje, to jest jakiś kosmos. Ale przynajmniej w schowku jest czysto. Przynajmniej w schowku. Hej, księżniczko, budziłaś się? Hej, wstajemy? Och, mama chce się podnieść. Chce się podnieść. Idziemy się ubrać? Tak? Tak. Dawaj główkę. Hej. Nie do buzi. Nie. That's Elsa. Shall we go? Okay. Przychodzę tutaj po prysznicu, a zobaczcie, co Gigi robi. To jest, nazwał to rumuńskim śniadaniem, to jest słonina? Nie wiem, czy jecie coś takiego w Polsce? Ja nigdy nie jadłam. I jeszcze do tego wkłada pomidora. Więc to jest tłuszcz, czosnek i pomidor. Really dla mnie trochę obrzydliwe, ale... Really good. Gigi, a smalec ci smakuje, a ja mówię tak, ale to jest co innego. Ja nie lubię takiego... Tłuszcz, sam tłuszcz, fuj. Gigi sobie wcina swoje niedobre, a ja w tym czasie już robię sobie owsiankę. To będzie moje drugie śniadanie, bo już pierwsze śniadanie wcześniej po prostu jadłam. Ogarnęłam się i dzisiaj taki trochę styl sportowy, bo mam spodnie do sportu, ale ja w środę, jak jestem w domu, to po prostu muszę się ubierać wygodnie, bo inaczej strasznie mnie denerwują ubrania, w których siedzę na przykład jeansy czy coś takiego i wtedy po prostu jestem nerwowa. W środę w domu z dwójką dzieci ważne jest, aby zachowywać spokój, tak więc dzisiaj na luźno się ubrałam, tak żeby mi po prostu było wygodnie. Muszę poskładać pranie. Coś jeszcze chciałam zrobić, a zapomniałam co. W każdym razie umówiłam się dzisiaj na telefon z moją siostrą. No, więc na pewno trochę sobie pogadamy. A co ty tutaj budujesz, co? Tutaj będą tory dla pociągu. A, fajnie, kolorowe. A co to jest? A to jest tren. To jest pociąg. A to jest, nie wiem jak to się nazywa. Okej, okay. Fajnie, kreatywnie. Widzę, że się postarałeś.
tylko na ten tydzień wróciliśmy do HelloFresh. W sensie zamówiliśmy sobie HelloFresh w tym tygodniu. Jeszcze zostały dwa przepisy, tak więc idę się zapytać Enzo, na co dzisiaj ma ochotę. Enzo! Enzo! Halo! Możesz mi pomóc? Zobacz, wybierz, co chcesz dzisiaj jeść. Czekaj, o. Który? To jest pasta. To czy to? Pasta. Pasta? Okej, okay. Dzisiaj jemy pasta, tak? Nożem. No. Lubi nożem. Nożem. No dobrze, nie wiem, czy będziemy musieli to kroić, ale niech ci będzie. Tak więc Enzo zadecydował dzisiaj... Co? Co zrobiłeś? Ojej. Dzisiaj będzie rigatoni z takimi pulpecikami, z boczkiem, z parmezanem i z bazylią. Tutaj są wszystkie składniki, które oni dają. I tutaj jest jeszcze to, co ja muszę dodać. A, zapomniałam, że to jest po holendersku. To jest ocet z czerwonego wina. I oliwa z oliwek i pieprz i sól. No, tak więc super, cieszę się, że taki przepis wybrał, bo go się bardzo krótko robi. Zobaczcie na to. To się robi dużo dłużej. W ogóle dzisiaj z rana zrobiłam, można powiedzieć, małe zamówienie na Notino za jakieś 70 euro. Bo kończą mi się kosmetyki, w sensie też widzę to, że moje włosy są strasznie dziwne, z tyłu się tak puszą. Czasami tak miewam, ale nie zawsze tak jest. Ostatnio mi się tak zrobiło i nie umiem tego zastopować, nie umiem sobie z tym poradzić. Tak więc kupiłam szampon i odżywkę, które miałam, jak byłam z Zoe w ciąży. Wydaje mi się, że wtedy mi się tak włosy nie robiło. Mogę się mylić, ale w każdym razie tamto sobie kupiłam, bo akurat mi się szampon, odżywka skończyły. Jeszcze kupiłam sobie żel do mycia twarzy, jakiś peeling i generalnie kiedyś chyba o tym mówiłam w filmiku, ale ja używam podkładu i korektora ze Estée Lauder. Dojrzałam do tego, żeby zrozumieć, że to jest tyle pieniędzy wyrzuconych w błoto, że dzisiaj sobie zamówiłam z Eveline podkład i korektor, ten taki, który jest teraz bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo polecany. Better than perfect? Widzicie, nawet nie pamiętam jak się nazywa. Ale ten taki najpopularniejszy, taki fioletowo-beżowy. Zobaczymy jak mi się będzie sprawdzać, bo ja generalnie zauważyłam też, że ten Futurist ze Estée Lauder, który ja mam, jeżeli nałożę go za szybko na krem, który mam na twarzy, to on mi się po prostu rozmazuje. I jednak od podkładu za, nie wiem, czy 50 czy 60 euro oczekuje się czegoś więcej. Wiem, że to też, no to jest kosmetyk, który jest po prostu pod nim, który wpływa na to, ale myślę, że taki sam efekt może mi dać tańszy kosmetyk i uważam, że 60 euro za podkład, którego się używa codziennie, to jest trochę dużo, plus do tego korektor, no to jest 100 euro. Dość dużo. Postanowiłam, że wypróbuję tańszych rzeczy, a ja się generalnie bałam przez długi czas tych tańszych, bo ja mam bardzo wrażliwą skórę, jeśli chodzi o różne alergie i tak dalej i często jak coś próbuję, to później się męczę, żeby przywrócić moją skórę do normalnego stanu, bo mnie albo swędzi, albo jest jakaś czerwona i coś jest z nim nie tak. Ale postanowiłam, że skoro tyle ludzi go poleca, to sobie wypróbuję. Enzo robi bazę, to jest już ten wiek, gdzie Enzo kocha robić bazę. Dzisiaj od rana to jest ulubione zajęcie. Halo! Nie tak, czekaj. Lepiej? A jeszcze to na górę? Nie będzie dało rady. Tak, o. No dwie godziny temu tutaj sprzątałam i już wygląda w ten sposób. Wszystko wszędzie, tak więc nie, u nas nie jest idealnie też. Składam sobie tutaj pranie. Gigi przyszedł się pożegnać i zobaczył Amol. Zaczął go wąchać, a ja mówię, możesz się też napić, zobacz. To jest napisane do ustne. Tak. Byście musieli go zobaczyć. Ja tego nigdy nie piłam. I never drink it. Gdzie? Mamy razem gotować. A razem gotować.
Oj, ale tutaj chyba zaczniesz płakać, Paniczko, wąchaj. Wąchaj. Bolą oczy? Mnie już bolą. Mam oczy. Krejać, dawaj nożę inne. Inne. Poczekaj. Będziesz kleić cebulę? Okay, muszę cię trochę przesunąć. Trochę. Ten jest okej? Okay? Ja ten. Mogę oczy ty. Ja tutaj obieram. Ty krój na desce. Nie. Tak. Nie chcę się płakać od tej cebuli? Nie. Nie bolą oczka? Nie. Chyba. Otko. Ciebie też bolą oczka? O Jezu, ale czerwony się zrobił. O, ale mocno ta cebula. I osy cebula. I o. Osypka cebula. Sypię wody, no. Ciocia. Tak? O. To moczy. Jezu, uspokój się. Już trochę daleko zabrnęłam z obiadem, tutaj się robi sosik. Generalnie w przepisie jest, żeby to podawać, wiecie, z takimi kulkami mięsnymi, ale moim zdaniem trochę głupota. Ja jednak wolę, jak sos jest taki cały, wiecie, razem, a nie, że jem sobie mięso i makaron oddzielnie. Tak więc właśnie przed chwilą to rozwaliłam. Enzo mi zabrał telefon i gada z moją siostrą, czyli ze swoją ciocią. No. No Enzo, dogada, co ja mówię. Enzo zabrał mi telefon i położył moją siostrę na stole. Enzo, ciocia do ciebie mówi. No, tak więc to zaraz wkładam tutaj i będę ścierać parmezan i idzie do piekarnika na 10 minut i voilà, gotowe. A, i jeszcze było tak, że trzeba połowę bazylii do środka, a na koniec jeszcze drugą połową posypać, ale mi się nie chce w to bawić, więc wszystko wrzuciłam do środka. Tak mi się jakoś łatwiej robi, nie muszę, wiecie, później rozdzielać już na talerzu, żeby każdy miał porówno. Jedzonko jest gotowe. Właśnie gadałam z moją siostrą i mówiłam o tym, że mam wrażenie, że to HelloFresh się znacznie pogorszyło, że jedzenie nie jest już takie dobre i że wszystkie te dobre przepisy teraz dali jako takie premium i trzeba za nie dopłacać, bo zmienili na przykład jeden składnik, który niby jest premium, a tak naprawdę mogłoby to być to, co było wcześniej. No, ale w każdym razie te dwa dania, co robiłam już w tym tygodniu, średnio mi smakowały. Wiem, że to, które jeszcze mi zostało, jest dobre, bo już je wcześniej robiłam. Ale to zobaczymy. Mięso jest dobre, a w sumie dla mnie przy makaronie mięso robi główną robotę, tak więc wydaje mi się, że będzie ok. Enzo się nie może doczekać, nie? Bo jak zjemy pasta, to co będziemy robić? Będziemy się kąpać, a później? Pracę idziemy. Nie, nie idziemy do pracy. Idziemy. Nie idziemy nigdzie. Będziemy co robić? Pasta. Co? Pasta. Pasta najpierw, a później kąpać, a później? Kąpać. A później bajkę obejrzymy i idziemy spać. No dobra, jeszcze nie idziemy spać, jeszcze 3 godziny. No ale się jeszcze pobawimy. Będzie burza. Może dzisiaj będzie, bo dzisiaj pada deszcz. Później sprawdzimy, okej? Będziemy. Ja. Yeah. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Moje patrol strzela tak, bam. Patrol tak strzela? Daleko jest na nas. Nie jest daleko od nas. Jest to bum, bum, bum. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pasta? Nie. Ja. Zoe się obudziła z rzemki. Enzo się za nami kąpie, ale go zasłonię, żeby nie było nic widać. No i zjedliśmy ten makaron, był całkiem dobry. Zoe zaraz spróbuje. Bo jak byliśmy ostatnio na kontroli, to pani powiedziała, że normalnie mam jej dawać to, co myjemy. Jeżeli nie jest jakoś mocno przyprawione i posolone, to nie ma z tym problemu. Teraz widzę, jaką mam brudną koszulkę. Niestety, życie z dziećmi, tak to wygląda. Jestem cała brudna, Zoe jest cała brudna. Dzieci, nie martwią się o to, czy ktoś jest brudny, czy nie.
No powiem wam, że chciałabym wam pokazywać więcej, ale zazwyczaj wszystko się tak szybko dzieje. Dałam Zoe to, co mieliśmy. Wszystko oczywiście wylądowało na podłodze i na krzesełku. I nie chciała tego jeść, zaczęła krzyczeć, więc ja na szybko zrobiłam pół awokado z połową banana, rozdrobniłam go i zjadła wszystko dosłownie nawet nie w minutę, serio. O, tak ci smakował. Chcesz jeszcze? Chcesz jeszcze? Zrobiłam dokładkę dla malutkiej, dałam drugą połowę awokado i drugą połowę banana, bo dziewczyna po prostu, ach, zwariowała. Serio, nie wiem, nagle się taka głodna zrobiła i nie chciała jeść tego, co miała na talerzu, tylko to jej zasmakowało. Aj. Na pewno jest dość ciemno, ale nie chcę wypalać światła, żeby nie obudzić Zoe. Jest godzina 20 i szczerze mówiąc, ja nie jestem przyzwyczajona totalnie do tego, że dzieci o tej godzinie śpią. Enzo zawsze chodził najwcześniej o 9, ale zazwyczaj to była 10-11, bo często też czekał na Jerzego, ale ostatnio przez to, że nie ma drzemki, to po prostu chodzi spać wcześniej, około 19:30. I ja zawsze wychodzę z tego pokoju, jak on już zaśnie i mam takie, co ja mam teraz zrobić, bo totalnie nie wiem, za co się zabrać. Jest tyle możliwości i koniec końców najczęściej póki co marnuję ten czas, bo po prostu, nie wiem, chyba potrzebuję takiego czegoś, takiego czasu dla siebie po prostu, że sama sobie usiądę w ciszy, jestem w stanie, wiecie, zrelaksować ten umysł. I powiem wam, że tak samo było z Enzo, w sensie w tym czasie, jak Enzo miał około roku, tak samo jest teraz z Zoe, że mi się uaktywnił taki instynkt macierzyński, że może jeszcze jedno, ale jak mieliśmy Enzo, to byliśmy pewni, że chcemy jeszcze jedno, bo nie chcieliśmy mieć jedynaka. Ale tutaj przy dwójce, kiedy mi się pojawiło to takie może trzecie, to zaczęłam to jakoś tak racjonalnie nad tym rozmyślać i zrozumiałam, że ja bym chyba zwariowała, że ja bym wtedy w ogóle nie miała czasu dla siebie. Hałas to by było dla mnie naprawdę za dużo. Ja sobie naprawdę nie radzę dobrze z hałasem. Do tego sprawy organizacyjne, zawieźć do szkoły, zawieźć do przedszkola, nie. To jest dla mnie za dużo. Jeszcze my musimy mieć czas dla siebie nawzajem, ja i Gigi. Tak więc powiem wam, że szybko mi ta myśl uciekła z głowy. Ale jakie to jest ciekawe w ogóle, że tak nam około roku, bo tak słyszałam, że najczęściej jest u kobiety, że wtedy jest taki najsilniejszy instynkt macierzyński, że jak się chce kolejne dziecko, to właśnie wtedy jest taki moment, że naprawdę jest się zdecydowanym. No, u nas już trzeciego nie będzie, serio, ja już zaczęłam rozmyślać nad wazektomią, bo jakby totalnie bym nie chciała też mieć wpadki, jakby gdyby była, no to oczywiście zaakceptowałabym to i okej. Ja myślę, że ja bym wtedy już straciła totalnie siebie i dla mnie by to by było po prostu za dużo. Ja nie wiem, jak kobiety, które muszą same wszystko ogarniać, dają radę, bo u mnie by to nie zdało egzaminu. Ja bym poległa. Ja bym poległa. I dlatego teraz cieszę się tymi chwilami, które mam dla siebie. Idę sobie zrobić herbatę. Zjem coś słodkiego. Wiem, że na noc się nie powinno, ale zjem sobie coś słodkiego. Obejrzę sobie coś i pójdę o normalnej godzinie spać. Może. O ile znowu się nie zasiedzę. No ale w każdym razie chciałam wam po prostu powiedzieć o tym, bo doszłam do wniosku, że u wszystkich się pojawiają te pytania, czy będzie kolejne dziecko i kiedy następne dziecko, a ja chcę wyprzedzić te pytania i wam powiedzieć, że u nas kolejnego dziecka nie będzie, nie ma go w planach i prawdopodobnie nigdy się nie pojawi, bo dla nas to jest po prostu zbyt trudne organizacyjnie, zbyt trudne pod każdym możliwym względem i nie chcemy siebie uwikłać w kolejne kilka lat w pampersy i w niemowlaka, jakby,
bardzo się cieszymy, że Zoe już skończyła ten rok i że już nie jest niemowlakiem i że zaraz będzie chodzić i mówić i że będzie po prostu i ciężej i łatwiej, w zależności pod jakimi względami, ale generalnie no, powiem wam, że ostatnio naprawdę ostatnio często mi chodziło po głowie, że może trzecie dziecko, ale idziemy, bo po prostu dowiedzieliśmy się, że nasza znajoma będzie miała trzecie dziecko i ma dzieci w takim samym dosłownie wieku, jak my mamy. I to myślę, że to też wpłynęło tak na takie rozmyślenia, ale doszliśmy do wniosku, że to totalnie... To by nas zniszczyło. To by nas przetyrało i to grubo. Dlatego cieszę się, że jesteśmy w tej kwestii zgodni, bo nie wiem, czy wiecie, ale Gigi, zanim miał pierwsze dziecko, chciał mieć 5 dzieci. Jak urodziło się pierwsze, zszedł do 3, urodziło się drugie, zszedł do 2, tak więc bardzo się cieszę, że się zgadzamy w tej kwestii. U mnie zawsze maksimum w głowie to było 3, minimum 2. Zostajemy przy minimum. No, tak. No, i to w zasadzie tyle. Tak więc idę się rozkoszować moim czasem dla siebie, który mam nadzieję, że się będzie zdarzył teraz coraz częściej, że Zoe rzeczywiście też będzie chodziła spać tak jak Enzo, bo póki co ja mówię dość cicho, bo się boję, że ona się obudzi, bo słyszę, jak się rusza i to jest też trochę stresujące, tak więc jest to taki czas dla siebie, ale też taki, wiecie, posypany nutą strachu, że Zoe się obudzi. No. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną taką moją typową środę. Powiem wam, że to i tak jest dzień, jak i mój tata i Gigi mają popołudniową zmianę. Są też tygodnie, że oboje mają poranną zmianę albo że mają różne zmiany, więc to te dni też się różnią, ale to jest taki mój typowy dzień, kiedy oni mają popołudniową zmianę. No i powiem wam, że jestem w szoku, że wcale nie jest brudno. Jest kilka rzeczy porzucanych na ziemi, ale posprzątałam kuchnię, jak więc oglądał bajkę przed snem i teraz po prostu mogę usiąść i już praktycznie nic nie robić. Cudownie, cudownie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!